Dziadek George. To mama świnka. To jest tato świnka. Peppa. Ziemniaczane miasteczko. Peppa, jej rodzice i brat przyjechali do ziemniaczanego miasteczka. Mamo, co to jest ziemniaczane miasteczko? To specjalny park rozrywki, w którym sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Tam musi być strasznie nudno. Co ty mówisz? To najzabawniejsze miejsce na świecie. Już jesteśmy. Samochód zatrzymał się w środku pola, na którym rosły ziemniaki. Czy to ziemniaczane miasteczko? Oczywiście, że tak. Ale na szczęście nie ma tu dzisiaj zbyt dużo gości. Jesteś pewien, że jesteśmy w ziemniaczanym miasteczku? To przypomina ziemniaczane pole. Przepraszam, to jest ziemniaczane miasteczko? Nie, tam jest ziemniaczane miasteczko. Miałem nadzieję, że będzie cicho i spokojnie. Jest fantastycznie! Ile bilecików? Poproszę 2 dla dorosłych i 2 ulgowe dla dzieci. Duży ruch, prawda? Duży? Nie, dziś jest wyjątkowo spokojnie. Życzę miłej zabawy. Przyjaciele Pepy też przyjechali do ziemniaczanego miasteczka. Dzień dobry! Dzień dobry, Pepo! A to pan Ziemniak we własnej osobie. Witam w ziemniaczanym miasteczku, w którym sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Zobaczycie, jak rosną warzywa. Nauczycie się, co robić, by były smaczne i zdrowe. I polecicie w kosmos wielką ziemniaczaną rakietą. Proszę! Peppa i jej przyjaciele są już gotowi do podróży ziemniaczaną rakietą. George też zajął miejsce w swojej kabinie. Nie boisz się, George? Polecicie bardzo wysoko. Tato świnka cierpi na lęk wysokości. Siadaj, tato świnko. Nie wybieram się w podróż. George jest za mały, nie może sam jechać. No dobrze. Polecimy szybko? Jasne, bardzo szybko. George nagle zmienił zdanie. O, mój malutki, chodź do mamusi. Może ja też wysiądę. Trzymajcie się! Baw się dobrze, tato świnko. Zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już koniec. Tatusiu? Tak, bardzo wesoło. Co to jest, mamusiu? Podejdź od tyłu i włóż głowę w otwór. I co dalej, mamo? Suzy, jesteś pomidorem. Patrzcie, jestem marchewką. Rzeczywiście. A ja dynią. Witam wszystkich w parku dinozaurów. Przywitajcie się z moimi przyjaciółmi dinozaurami. Nie musicie się bać, one nie są prawdziwe, ale wyglądają tak samo jak te, które przed tysiącami lat razem chodziły po ziemi. Nie chodziły razem. Co? Triceratops żył w erze mezozoiku. Stegozaurus w erze jurajskiej. Tak więc nie mogły razem chodzić po ziemi. A skąd ty o tym wiesz? Bo słonie dużo wiedzą. No dobrze. Kto chce na nich pojeździć? Ja! Dlaczego w ziemniaczanym mieście trzymasz dinozaury? Bo dinozaury jadły ziemniaki? Nie. No właśnie, dzieci lubią dinozaury. Dinozaur! Kręci się, kręci! Zapraszam na wielką warzywną karuzelę! Wsiadamy na wielką warzywną karuzelę! Lubię ziemniaczane miasteczko, bo poznałam w nim mnóstwo warzyw i mogę się kręcić i kręcić! Ziemniaczane miasteczko. W nim sezon na warzywa nigdy się nie kończy. Bohaterom głosów życzyli Julita Kowrzyszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Huby, Joanna Domańska, Małgorzata Maślanka, Leszek Filipowicz, Mirosława Donica i inni. Dialogi polskie Renata Czyżewska, kierownictwo produkcji Elżbieta Zajkowska, reżyseria Jerzy Eusebiusz.